Jak słyszysz słowo kaki, to jaki kolor ci przychodzi do głowy? Z tego co rozumiem, to po polsku słowo kaki to jest taki kolor. I czy wiesz, że po angielsku mamy to same słowo? Tylko że to się wymawia po angielsku oczywiście, się mówi kaki. Tylko że kaki po angielsku to nie jest to samo słowo jak kaki po polsku. Bo po angielsku kaki to jest właśnie taki kolor, albo podobne kolory. To w dzisiejszym odcinku to mam łącznie 5 słów, które są takie same po polsku i po angielsku, albo są podobne po polsku i po angielsku, ale mają inne znaczenia. Instytut Lingwistyki przedstawia. To już słyszałeś pierwsze słowo na mojej liście, to jest słowo kaki. Po polsku kaki, chyba kaki, a po angielsku jest khaki. I nawet są takie spodnie, które się nazywają khakis. I to są takie spodnie, które mają kolor kaki. I jak chcesz całą listę tych wszystkich słów, to sprawdź na dole w opisie, bo tam mamy link, gdzie możesz ściągnąć PDF i będziesz miał podsumowanie dzisiejszego filmiku. Ale też szybko powiem, że jest taki mem albo taki żart w Stanach, że khakis brzmi tak, jakby ktoś z Bostonu powiedział słowo car keys. Bo w Bostonie oni mają taki bardzo unikalny i może nawet śmieszny akcent. Bo oni zamiast wymawiać R, to mówią A. Na przykład zamiast mówić car, to oni mówią ka. Nawet jest takie powiedzenie: park the car in Harvard Yard. Ale ktoś z Bostonu by powiedział park the car in Harvard Yard. To ich A i to R to jest takie albo coś takiego. To jakby ktoś z Bostonu powiedział car keys, to on by powiedział khakis. I dlatego jak mamy te spodnie, khakis, to brzmi tak, jakby ktoś z Bostonu powiedział car keys, khakis. Hey, have you seen my khakis? I drugie słowo na mojej liście to jest polskie słowo ewentualnie i angielskie słowo eventually. I ja zawsze źle mówiłem ewentualnie, bo ja myślałem, że ewentualnie znaczy eventually, ale nie. I po polsku w Google Translate napisali, że ewentualnie znaczy possibly, że to jest coś takiego jak tak możliwie. Ale eventually znaczy w końcu. Tak jak mówisz eventually I will do it, to znaczy tak nie wiem kiedy, ale na pewno to zrobię. Tak, w końcu to zrobię kiedyś. Trzecie słowo na mojej liście to jest polskie słowo mail i angielskie słowo mail. Po polsku mail znaczy e-mail, a po angielsku mail, przynajmniej w Stanach, znaczy poczta. I mówimy tutaj o fizycznej poczcie. Dlatego e-mail się nazywa e-mail, znaczy electronic mail. To jak ty będziesz mówić po angielsku, nie możesz po prostu mówić mail, jak mówisz o e-mail, bo to nie jest to samo, to jest coś zupełnie innego. Następne słowo to jest słowo sport i po angielsku sport albo sports. I chyba w Anglii oni rzeczywiście używają słowo sport. Na przykład chyba oni mówią to play sport albo coś takiego, albo to do sport. Ja nie jestem pewny, co oni mówią. Ale w Stanach się mówi to play sports, to znaczy, żeby grać w sport. I tylko się używa słowo sport, jak mówisz o jednym sporcie. Na przykład soccer is a sport, football is a sport. Ale inaczej się mówi do you play sports? Albo when I was younger, I used to play sports. I różnica między sport po polsku i sport po angielsku, albo sports po angielsku, jest, że ja zauważyłem, że dla was wszystko to, co jest fizyczne, to jest sport. To znaczy, że jak jesteś w parku i biegasz, to jest sport. Jak robisz jogę, to jest sport. Jak pływasz sobie w basenie, to jest sport. Jak się mylę, daj znać w komentarzach. Ale po angielsku takie rzeczy, tak jak yoga, to nie jest a sport. To zobaczymy, jaka jest definicja po angielsku sport. An activity involving physical exertion and skill in which an individual or team competes against another or others for entertainment. So an activity involving physical exertion znaczy, że to jest coś, co robisz, gdzie tak fizycznie coś robisz. To jest takie trudniejsze fizycznie. I to jest albo
an individual or team, to znaczy jeden człowiek albo drużyna, oni konkurują z innymi. To widzisz, to jest ważna część sport, albo sports po angielsku, że to jest konkurencja. Na przykład, jak grasz w tenisa, to jest a sport, bo to jest też ty i twój przeciwnik. Jak grasz w piłkę nożną, to jest a sport, bo to są drużyny. Ale nie możesz powiedzieć, że yoga, albo po angielsku yoga, nie możesz powiedzieć, że yoga is a sport, przecież nie ma żadnej konkurencji. Ale bym chciał to zobaczyć, czy była taka ekipa jogowców z drugą ekipą. Jak ta konkurencja by wyglądała w ogóle? No, ja lepiej się wyginam niż ty. Albo jak chodzisz na siłownię, to nie jest a sport. Może jak masz te strongman competitions, tak jak to, co Pudzianowski robił, to byśmy powiedzieli, że to jest a sport. Ale jak ty po prostu chodzisz na siłownię sobie tak 3 razy w tygodniu, to nie jest a sport. To jest exercise albo working out. To nie możesz się spytać, do you do sport? Bo wiesz, nie wiem, czy oni tak mówią w Anglii, może. W Stanach się nie mówi do sport, się mówi do you play sports. I to znaczy, czy jesteś część jakiejś drużyny. Albo niekoniecznie drużyny, nie? Bo może tak od czasu do czasu ty z kolegami gracie w siatkówkę, albo w koszykówkę, albo w tenisa. To nadal jest a sport. To jakbyś się chciał spytać kogoś, czy robisz sport, to ja bym powiedział, do you work out? Albo do you go to the gym? Albo do you do any physical activities? I ostatnie słowo na mojej liście to jest polskie słowo aktualnie i angielskie słowo actually. Z tego co rozumiem, to aktualnie znaczy tak w tej chwili, albo teraz. Albo może to jest tak część twojego życia. Ale actually znaczy faktycznie. Albo może właściwie. Na przykład może ktoś powie, hey, do you want to play tennis later? I ty powiesz, actually, I'm going to the gym tonight. To znaczy, właściwie idę na siłownię. Albo może ktoś bardzo dużo kłamie i wreszcie powiedzą coś, co jest prawdziwe i ty byś powiedział, yeah, that's actually true. To znaczy, że tak, to właściwie to jest prawda. Ale słowo aktualnie po angielsku jest currently. Currently znaczy, że tak teraz, albo w tej chwili, albo teraz w moim życiu. Na przykład ktoś by mógł się spytać, are you currently working on anything? To znaczy, że czy w tej chwili na czymś pracujesz? I tutaj to znaczy obecnie albo aktualnie. To daj znać w komentarzach, czy już o tym wiedziałeś, czy znasz te słowa i ja będę nagrywał drugą część właśnie tego filmiku. To znaczy, że będę miał jeszcze 5 słów po angielsku i po polsku, które są takie same albo podobne, ale mają inne znaczenia. To sprawdź na dole w opisie, tam jest link do PDF-u, gdzie możesz ściągnąć podsumowanie dzisiejszego filmiku i zobaczymy się niedługo. Na razie. Cześć.